Hej, hej, hej i dzisiaj kolejny odcinek na zewnątrz, ciąg dalszy przeglądu tutaj, co się dzieje na dworze. Tutaj przede mną widzicie, są już wam powiększę truskawki. Te raz, dwa, trzy, cztery, pięć rządków truskawek, które tam widać przede mną, to są truskawki, które sadziłam na jesieni, wieloletnie i w ogóle zobaczcie, ile tutaj będę miała pracy. Będę się brała, jeżeli pogoda pozwoli, wszystkie te pyrze będą wyciupane, pozbierane i wyrzucone. Wiadomo, jak to jest po zimie. I tutaj są jeszcze stare truskawki, mało co tu widać w tych chwastach, ale jak się wszystko ogarnie, to będzie ok. Tutaj jakiś sobie cebula rośnie, to przy okazji się powyrywa te stare, suche, a ta niech sobie tutaj rośnie. Troszkę narosło tych sadzonek, także zobaczymy. Myślę w ogóle zlikwidować te stare truskawki i na jesieni sobie zakupić jakieś po prostu fajne odmiany truskawek i w tamtą stronę sobie na ogrodzie po prostu sadzić. Jeszcze wam zaraz pokażę drzewka owocowe. Tutaj, jak to się mówi, z drugiej strony tyłka jest inspekt. Są tu te moje roślinki w tym inspekcie, w tych krączkach torfowych arbuzy, tam jeszcze papryki, zobaczymy co będzie z tego, te moje niedobitki, niektóre pomidory, tam na sznurku suszy się włóknina, bo padał deszcz, ja tu włókniną przykrywam i tutaj tą folią, ale tutaj wam pewnie nagram, jeżeli tutaj te rośliny przetrwają, bo ten rok to bida z nędzą, ale papryki mają się jak na razie dobrze, stoją już czwarty dzień i selery, także myślę, że będzie ok, jeżeli się tutaj nic nie pogorszy. Tutaj są te również, cośmy wspólnie wysiewali, sałaty i kapusty i tam sobie w domu już po prostu wziąłem na ten ręcznik papierowy ogórki, gierki, cykinie, patisona i dynie. Także jak podkiłkują się, to będziemy wysadzać. Idziemy do drzewek. I tutaj sobie rosną i puszczają sobie fajnie pączki. Drzewka owocowe. Już teraz w tej chwili nie pamiętam, czy to czereśnia, czy coś w tym momencie. Tutaj na pewno jabłonka jest, fajnie. Na razie jakichś mszyc czy szkodników nie widać, także na razie nie trzeba żadnej interwencji. O, następna jabłoneczka sobie rośnie fajnie. Tutaj też pewnie jakaś śliwka. Wszystko, jak widać, budzi się do życia. O, puszcza pędy. Śpiewają tutaj sobie ptaki. O. Kolejne drzewko, które też puszcza sobie pędy. Idziemy dalej. Tutaj jakiś krzak tego agrestu, były posadzone porzeczki, ale coś jakoś nie chciały rosnąć. Tutaj chyba z tego co pamiętam czereśnia. Zdjęłam już sobie tą włókninę, już wysechła, ale tutaj taki trochę też dzień. Tutaj jabłonka kolejna, tutaj
pamiętam, papierówka, która miała w tamtym roku dwa jabłka nawet, to już się pogoda psuje. Tutaj kolejna, to chyba śliwka, to takie, wiecie, roz tego rozrośnięte jest drzewko. Tamten orzech sobie rośnie i tamte krzaczyska. Tam zobaczcie, może wam powiększę, zobaczcie, zawsze ten stoi i woda mokro i tam widok na łąki i pola. To już tam szła, nie będę dzisiaj tak pokrótce, tutaj nawet jakieś stokrotki sobie kwitną. Już znowu coś zaczyna ciapać, orzechy tutaj na górze, także tutaj już w tym momencie nie ma nic takiego ciekawego. Tutaj jeszcze jakieś też drzewko się uda zakupić, to jeszcze sobie jakiś tam zakupię ten po prostu jakieś porzeczki czy coś, czy agry, zobaczymy. W sumie jak kupię, to wam się, że tak powiem, pochwalę. Takie dzisiaj raport tutaj z sadu.